Kupiłem skolopendrę. Ale to jest przerażające bydle. Wow. Tragedia. Jak wiecie lub nie, ja lubię egzotyczne zwierzątka i lubię eksperymentować. I na ostatniej zoegzotyce nadarzyła się okazja, żeby nabyć takiego oto gnoja. Jest to skolopendra, a konkretnie skolopendra subspinipes. Przerażający stwór, powiem wam. Jak normalnie nie mam problemu, żeby chociażby wziąć na rękę jakiegoś pająka, czy mniejszego, większego, czy ptasznika, czy nie ptasznika, skorpiona też nie ma problemu, czy jaszczurkę, czy węża, luz. Tak, z tym stworem nie ma opcji. On jest przerażający, jest jadowity, o czym zaraz. Posiada bardzo, bardzo dużo odduży i ogólnie no jest creepy, strasznie creepy. Jak kojarzycie skolopendromorfy z Wiedźmina, no to jest mniej więcej to, tylko że w troszkę mniejszej wersji. Swoją drogą nazwa skolopendromorf też nie wzięła się z niczego, bo cały rząd paryczników, do których należą wszystkie skolopendry, nosi miano skolopendromorfa, więc widać analogię. I tak, zaraz poopowiadam wam trochę o tym stworku, który jest, no serio, przerażający. Jeszcze można go tak, wiecie, trochę tyknąć. O właśnie. Stworek jest bardzo szybki, bardzo impulsywny i zobaczymy, jak się u mnie będzie chował. Co do terrarium, to tak, terrarium, ja się trochę wycwaniłem. Terrarium mam w zasadzie gotowy, prawie gotowy. To jest takie basic terrarium dla pająka o wymiarach 30x30x30. I tam jest nora, która będzie jej służyć za domek. I tutaj jest ogólnie tylko włókno kokosowe, trochę gliny. Natomiast, żeby to terrarium było trochę ładniejsze, no to przygotowałem trochę innych rzeczy i chciałbym tu po prostu więcej cudów napchać. Są między innymi płaty korka, jest taki śmieszny meszek trochę uwalony w tym, we włóknie kokosowym. To jest fajne, badyl. Myślę, że badyl będzie się sprawdzał, szczególnie, że ten badyl tu, miejmy nadzieję, wejdzie. I jest jeszcze coś takiego. Słuchajcie, to jest w ogóle najlepsze odkrycie tego roku, jakie zrobiłem. Taki płat mchu, który jest co prawda sztuczny, więc jak jest sztuczny, no to jest co prawda minus, ale jak jest sztuczny, to nie może umrzeć. I on cały czas zachowuje swoją taką barwę, która jest bardzo żywozielona i która jest świetna do terrariów. Ja to mam w niektórych szkiełkach, zresztą mogę wam pokazać. O, czajcie tu. No przecież to wygląda przegenialnie. On nie żółknie, nie mechacieje, nie robi się taki, wiecie, taki brzydki, ośluzowany i normalnie naprawdę wygląda ładnie. Tutaj też mam, także naprawdę ten meszek jest świetny i ten meszek możecie dostać u Spiders Online i tylko oni chyba to mają. Genialna sprawa. A jeszcze z ogłoszeń parafialnych to bardzo serdecznie zapraszam was na kolejną zoegzotykę, która odbędzie się już za niecałe 2 miesiące, czyli 2 kwietnia możecie sobie zaplanować. I dzięki uprzejmości organizatorów, dla wszystkich moich wspierających, czyli patronów, mam wejściówki VIP, to oznacza, że nie będziecie musieli stać w kolejce, a każdy, kto kiedykolwiek był na zoegzotyce, wie, że w kolejce się troszkę stoi. Także z tym możecie się wbić jak księciunią. Królu! Dodatkowo prosiliście mnie o update Gekona, w sumie Eublefara Lemparciego, którego swego czasu dostałem od Adiego. No to patrzcie. Udało mi się ogarnąć takie oto sprytne terrarium, które w tym momencie to jest super bieda edition, serio. Zwierzak sobie siedzi tam pod tą kopułką. Tutaj plan jest taki, żeby na razie to zostawić w ten sposób, mimo że jest brzydko i mimo że jest biednie, a potem zrobimy mu z tyłu taką dużą ściankę, żeby mógł sobie troszkę wejść wyżej i żeby to jakkolwiek lepiej wyglądało, bo teraz serio jest biednie. No ale w każdym razie jest. W końcu udało mi się to terrarium załatwić dzięki uprzejmości Tropical Factory, także dzięki wielkie. I tak to wygląda na ten moment. I w sumie jeszcze mogę wam zdradzić, zresztą ja wam pokażę. Obczajcie to, w tym roku będzie wypuszczona seria bluz i seria koszulek. Takich o, jest trochę ciemno, może. Słuchajcie, to jest nadruk, który będzie na bluzach. Ja poprosiłem o próbkę i ta próbka jest genialnej jakości. Także takie bluzy już niedługo, mam nadzieję, będą dostępne. Jeszcze kilka innych. Z przodu bluza wygląda tak, że jest tylko moje logo. No i ogólnie mega spoko. W sensie, ja sobie będę w tej bluzie chodził normalnie, bo jest bardzo dobrze zrobiona. Więc jak ktoś by chciał, no to jest kwestia do załatwienia w najbliższych 2 tygodniach i otworzę swój sklep z ciuchami. Coś się porobiło. Ale wracając do skolopendr. Wielkie drapieżne szybkie. Tak, to jest zdecydowanie krótki, ale bardzo treściwy i bardzo prawdziwy opis tych oto stworzeń. Cały ten rząd składa się z drapieżnych, wielkich stawonogów, które no, przerażają swoim wyglądem. I to nie jest moje pierwsze spotkanie ze skolopendrami. Ja już pewne doświadczenie mam. Miałem kiedyś taką nawet trochę większą niż ta właśnie skolopendra subspinipes. No i to był przefajny stwór do obserwacji. Przede wszystkim niesamowite jest to, jak one polują, z jaką zażartością one polują. Zresztą coś wam zaraz pokażę. I powiem wam, że oprócz takiej skolopendry, która jest oczywiście, bo
bohaterem głównym dzisiejszego filmu. Drugim bohaterem głównym, jak się zaraz okaże, jest karaczan madagaskarski. Kojarzycie karaczany madagaskarskie, nie? Takie oto świszczące, wielkie karaczany pochodzące właśnie z Madagaskaru. Jest ich tam dosłownie, nie no, trochę ich gatunków jest. To nie jest tak, że jest jeden karaczan madagaskarski. No i właśnie te karaczany madagaskarskie można sobie też chować jako normalnie zwierzątko, tak jak modliszkę, tak jak skolopendrę, tak jak pająka. Ale oczywiście są one również bardzo fajnym źródłem pożywienia dla naszych podopiecznych, tak? Czyli mogą służyć po prostu jako karmówka. No i ja wychodziłem z założenia, że skoro moje duże pająki, takie jak właśnie geniculata, takie jak jakieś pampuchy, bez problemu radzą sobie z takim oto zwierzaczkiem, ale ona jest ogromna. Tak samo duży skorpion sobie bez problemu poradzi z karaczanem madagaskarskim, no to podejrzewałem, że maszyna do zabijania, jaką jest skolopendra, bo serio, to jest killer, bez problemu sobie z takim karaczanem poradzi. O, jakże się myliłem. Słuchajcie, żeby uporać się z karaczanem madagaskarskim, dorosłym, znaczy no dobra, no dorosłym, dużym, ta skolopendra potrzebowała dobrych 15 minut, żeby w ogóle się wgryźć w niego. Oj, 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 oj. Wlazła na statyw. To jest dopiero zabawa. Więc to nie jest tak, że to karaczany są jakimiś lamusami. One są turbo wytrzymałe, turbo twarde. I naprawdę ten oto osobnik, mimo że jest spory, no ma tak z 18, nie no, z 17 może centymetrów ma, to musiał się dużo, dużo, dużo namęczyć, żeby takiego karaczana pokonać. I to, co tutaj widzicie, to jest jej cała walka. W ogóle ten karaczan najpierw kilka razy uciekł z pojemnika. Ona za nim poleciała, bo to jest też fajne, że one jakby no, polują i gonią tę swoją ofiarę, jeżeli ją wyczują czułkami, nie? Także no masakra, po prostu samo polowanie było przegenialne do obserwacji i w końcu udało jej się oczywiście nawet zdekapitować, czyli pozbawić głowy tego oto karaczana, no i koniec końców go pożreć. Także jest najedzona i podejrzewam, że przez długi czas nie będzie jeszcze chciała jeść, bo dzisiaj próbowałem ją drugi raz nakarmić, ale oczywiście się nie dało. Tu widzicie, to jest rana po jej łapkach, ale widać, że poradziła już sobie z nim, już jest po karaczanku w końcu. 15 minut jej to zajęło. Co tu się dzieje w ogóle? Ile one mają powietrza w sobie? Znaczy powietrza. No powietrza. Kurde, teraz to mi trochę głupio to nagrywać, jak on tak tu sobie umiera. I skubany jeszcze walczy, ja pierdzielę, masakra.
No i tak, z takich basic info, to dużo wilgotność, dużo kryjówek i takie skolopendry chociażby na Hawajach występują, więc jeżeli chcecie sobie pojechać na Hawaje, no to bardzo możliwe, że właśnie takiego oto gagatka tam spotkacie. Mimo że one, no wiadomo, nie lgną do ludzi, tak? One raczej stronią od kontaktu z człowiekiem, mają swój świat, swoje polowanie, swój las. No i kurczę, no, fajna jest. W ogóle, jakbyście się zastanawiali, jak one rosną, to one rosną dokładnie tak jak pająki, czyli w procesie linienia. Normalnie skolopendry linienia tak jak pająki, tak jak skorpiony, tak jak jaszczurki. No i one są świetnymi rodzicami. Normalnie mamusia jak złoży jaja, to się nim elegancko opiekuje. Potem maleńkimi skolopendrami też się opiekuje, także mamy są super. Kolejna sprawa, one są jadowite. Tak, są jadowite, to są stworzonka, które mają gruczoły jadowe, mają jad i w przeciwieństwie na przykład do pająków, które mają szczękoczułki, tak? Czyli te takie dwie bulwy i dwa pazury jadowe. Skolopendry mają coś podobnego, tylko że u skolopendr to się nazywa szczękonurza. Już nie szczękoczułki, tylko szczękonurza. I te szczękonurza mamy dwa, tak? Czyli jedną parę. No i przez te szczękonurza właśnie skolopendry aplikują jad. Jad jest ponoć dość silny. W sensie nie to, żeby takiego chłopa jak ja zabił, nie? To nie o tym mówimy. Chociaż ponoć różne źródła na temat różnych gatunków podają, że ukąszenie śmiertelne zdarzyło się u skolopendry raz, u człowieka. I to jakaś mała dziewczynka na Filipinach została ugryziona w głowę i 30 godzin później nie żyła, także przypał. Jad jest śmiertelny przede wszystkim dla małych kręgowców, typu jakieś płazy, małe gady, dla owadów, no i dla pajęczaków, tak? To jest to. Oraz, z tego co wiem, to ugryzienie boli jak cholera. Serio, nie polecam i tu naprawdę nie muszę być ugryzionym, żeby tego nie polecać. Mało kto by to polecał, no chyba, że masochiści. Więc z tego co wiem i z tego co czytałem, ugryzienie bardzo boli i jest trudne do leczenia, więc lepiej po prostu nie brać ich na ręce, a przynajmniej nie w sposób, to jest to co mówiłem, nie w taki sposób, że ona sobie tu będzie, wiecie, na luzie hasać i będzie puszczona wolno. Bo w kontrolowany sposób luz, można ją złapać, tak jak to widzicie teraz, można zobaczyć jak wyglądają szczękoczułki, Jezu, co ja gadam, szczękonurza, jak wyglądają detale budowy jej ciała, no i generalnie tak to jest właśnie z tymi oto zwierzakami. I samo stworzenie, pomimo tego, że jest przerażające, co powtarzam jeszcze raz, to jest też niesamowite, w sensie z jednej strony czuję niepokój, jak ono chodzi, jak tymi wszystkimi odnóżami porusza i to szczególnie tak bardzo szybko, to z drugiej strony tak patrzę, no i to jest po prostu cudo natury, które zostało stworzone właśnie do zabijania. Kiedyś mi się marzyło, żeby mieć tą, wiecie, największą, czyli w tym momencie to jest skolopendra gigantea albo ta druga, skolopendra galapagensis bodajże. Jest kilka gatunków takich dużych południowoamerykańskich skolopendr, które osiągają tak 30 cm długości ciała. No i to już jest bardzo dużo, nie? W sensie one są no, ze dwa razy bardziej masywne niż ta i to są kolosy. W jednym z następnych odcinków oczywiście pokażę wam to cudeńko, to jest Trichonephila inaurata, dorosła samica, bardzo piękna, bardzo ładna. Tak kupiłem ją na zooegzotyce, ja już miałem kilka ich, tylko że popełniłem wtedy straszny błąd w hodowli i sieć ich jest niesamowicie mocna, zresztą, kurde, ciężko mi jest nawet ją zerwać. Także no, to jest też piękny pająk, całkowicie nieszkodliwy, można go normalnie na wolnym wybiegu hodować w chałupie, bo jest to pająk sieciowy. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, to zapraszam was na właśnie kolejne filmy, a ja tymczasem już się z wami żegnam. Nephila się żegna, skolopendra się żegna i hej. No i fajnie, pozostało mi w zasadzie wetknąć ją do terrarium. To nie powinno być trudne. Robimy tak. Hop. No, jest kawał stwora. Zobaczcie w ogóle jaka ona jest mięsista. Elegancka. I teraz cyk. No idziemy. Kurczę, sąsiad wierci. Panie sąsiedzie, proszę nie wiercić kiedy ja nagrywam. No, 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 no. Nice. I tyle ją widzieli. Fajno.